Już 13 lipca odbędzie się tutaj pierwszy z dwóch dni Międzyrzeca. Już dzisiaj Państwa bardzo serdecznie zapraszam w Parku Potockich od godziny 16. 13 lipca odbędzie się piknik rodzinny. Wystawione będą także stoiska międzyrzeckich firm, instytucji, stowarzyszeń. Także będzie można zapoznać się z ich ofertą, ale będzie także gastronomia, będzie także można przyjść swoim kocykiem, do czego serdecznie zapraszam, ale będą także atrakcje i animacje dla dzieci. Dodatkowo w tym roku także będzie prowadzona rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego, co jest bardzo istotne. A zakończymy ten pierwszy dzień Dni Międzyrzeca potańcówką u Potockich, która już chyba na stałe wpisała się w krajobraz naszego miasta. Dużo się tu będzie działo, panie dyrektorze, proszę nam opisać, co będzie się działo. Mówimy o 14 lipca, drugim dniu Dni Międzyrzeca 2024. Na scenie o 20 zespół Blue Cafe, a o godzinie 21:30 Dawid Kwiatkowski. Wcześniej festyn rodzinny ze strefą zabaw, dmuchańcami tradycyjnie dla dzieci od godziny 15:00, gastronomia, jedzenie, napoje dla dorosłych i dla dzieci i różne atrakcje straganowe. Organizatorami tej imprezy jest Miasto Międzyrzec Podlaski, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chciałem podziękować z tego miejsca sponsorowi generalnemu firmie Wipasz S.A. i sponsorowi firmie Gerard. Patronat medialny przyjęło Radio Viper, Radio SK2 i Międzyrzec Info. Zapraszamy serdecznie. Pogoda zamówiona, robimy wszystko w tym zakresie, co tylko możliwe, więc proszę szykować się zarówno na sobotę, jak i na niedzielę. Razem świętujmy dni naszego miasta.